Cześć przyjaciele. 2012 rok, od co najmniej 2009 jestem nawrócony. W 12 roku dowiaduję się, że prawa strona mojego serca nie pracuje. Lekarz kieruje mnie do szpitala. Mam zakaz prowadzenia samochodu, którym przyjeżdżam do lekarza. Siadam, jedno EKG, drugie EKG. Lekarz patrzy na mnie jak na żywego trupa. Mówi natychmiast do szpitala. Ja mówię, mam 5 dni audytu w firmie i ludzi pod sobą, żeby iść do szpitala. Nie mam czasu na to. Lekarz do mnie mówi, no trudno, nie mogę ciebie wysłać na siłę. Przepisał mi sznur leków. To był poniedziałek. Tuż w poniedziałek na wieczór spotkaliśmy się na grupie domowej. Mówię, jak wygląda sytuacja. Chodzę tak zgięty w pół, bo nie mogę złapać oddechu. Ściśnięty bandażami elastycznymi, żeby złapać oddech. Pomodliliśmy się o moje uzdrowienie. Już w środę nie czułem totalnie żadnego bólu, nie czułem nic. Oddychałem normalnie. Poszłem bodajże w piątek na przegląd jeszcze raz. Lekarz robi jedno EKG, drugie EKG, patrzy się na mnie, mówi, to jest niemożliwe. Zapis jest prawidłowy. Jeżdżę po dzień dzisiejszy samochodem. Oddycham, chodzę, funkcjonuję. Nie leżałem w szpitalu, nie brałem żadnych leków. Aktem wiary, gdyż uwierzyłem, że ten, który 2000 lat temu poszedł na krzyż i przybił wszelką chorobę, włącznie z moją, więc nie mam prawa mieć żadnej choroby. Jeżeli mam jaką dolegliwość, trudno jest powiedzieć. Prawdopodobnie to moja przyczyna. Przybliżę. Czas jakichś 4 miesięcy temu. Spadam z kontenera, mam wybity bark. Nie mogę ruszyć ręką. Chodzę tak przez jakieś 1,5-2 miesiąca z wybitym barkiem. Po czym mnie ustawiają, nastawiają, ręką mogę ruszać. Ale przychodzi dzień, jedno z nabożeństw tu na ulicy. Jakiś miesiąc temu. Ja nie mogę ręką ruszyć. Idę jedno USG robię, nic nie wykrywa, nie mogę dalej ręką ruszyć. Idę do masażysty. Nie wychodzę mu z pokoju, mówię, nie wyjdę, dopóki ty nie zrobisz czegoś. Plecy to miałem, jakby mnie ktoś stłukł. Po 3 godzinach ruszyłem ręką. Nie wyobrażam sobie, żeby nie dotrzeć na jakiekolwiek spotkanie, które mamy jedno z główniejszych, żeby tutaj nie być, żeby nie być w obsłudze tego, żeby Chrystusa, którego poznałem lata temu, przynieść go tu na tę ulicę. Wychowany jestem całkiem niedaleko tu na Pradze. W wieku 5-6 lat zostałem zgwałcony przez moje matki konkubenta. Zabite jakiekolwiek uczucia człowieczeństwa w moim życiu były. Nienawidziłem ludzi, nienawidziłem własnego ja, własnego siebie. Patrząc w lustro, plułem na nie. Plułem na samego siebie. Cię czuję bardzo zaakceptowany, kochany. Mam kupę ludzi wkoło siebie, którzy są moją rodziną. Przyjaciółmi, za których położę życie. Pytanie, kto dzisiaj za ciebie położył życie? Czy jesteś świadomy tego Jezusa, o którym niejednokrotnie wspominasz? Co najmniej raz w roku przy wigilijnym stole. Życzę ci tego samego Chrystusa, żebyś go poznał tak, jak ja go poznałem. Uwierz. Ja tylko usłyszałem w swoim życiu, uwierz, uwierz i wybacz. Wybaczyłem i uwierzyłem. Jestem.